Dzień dobry! Dzisiaj zapraszam Was do kuchni obżarciucha na buraczki i sok na barszczyk, czyli przepis dwa w jednym. Jedna robota i mamy dwa przetwory na zimę gotowe. U nas przetworów z wykorzystaniem buraków nie może zabraknąć zimą. Buraczki z tego przepisu wychodzą genialne. Sprawdzą się do niejednego obiadu, a z sokiem wyjdzie przepyszny barszczyk do picia. Do przygotowania buraczków i soku będę potrzebowała buraki, cebulę, czosnek, wodę, cukier, ocet, sól kamienną i ziarenka pieprzu. Buraki myję pod bieżącą wodą. Mam tutaj 4 kg buraków. Teraz buraki będę gotowała. Zalewam je zimną wodą. Nie mam takiego garnka, co pomieści wszystkie buraki, dlatego będę je gotowała w dwóch garnkach. Garnki z burakami są już na kuchence. Będę je teraz gotowała do miękkości. Jak buraki zaczną się gotować, to zmniejszę moc palnika i je przykryję pokrywką. Ale tak, żeby pokrywka była lekko uchylona. Będę pilnowała, żeby woda z buraków nie wykipiała. Buraki są już miękkie, teraz je odcedzę i pozostawię do przestygnięcia. Buraki stygną, a ja przygotuję czosnek i cebulę. Ząbki czosnku obieram. Będę za chwilę je przeciskała przez praskę. Do przepisu wykorzystajcie 5-7 ząbków czosnku, w zależności od tego, jak macie duże ząbki. Moje ząbki nie są takie bardzo duże, więc użyję ich 7. Czosnek mam obrany. Teraz obieram cebulę. Cebulę kroję w drobną kostkę. Czosnek i cebulę mam przygotowane. Pora zająć się burakami. Buraki obieram. Są przestygnięte, ale jeszcze ciepłe. Ciepłe buraki znacznie lepiej się obiera. Skórka sama praktycznie schodzi z buraków. Polecam do obierania założyć rękawiczki, bo buraki nieźle brudzą ręce. Buraki mam obrane, będę je ścierała na tarce. Buraki ścieram na tarce o grubych oczkach. Buraki ścieram przy pomocy maszynki, jest super pomocna. Znacznie przyspiesza i ułatwia pracę. Buraki mam starte. Do buraków wlewam wodę. Dodaję ocet. Wsypuję cukier. Dodaję sól. Ja używam soli typowej do przetworów, kamiennej, niejodowanej. I dodaję kulki pieprzu. Teraz wszystko mieszam. Do buraków dodaję cebulę. Przeciskam czosnek przez praskę. Wszystko ponownie mieszam. Tak przygotowane buraki wstawiam do lodówki na 24 godziny.
24 godziny minęły, pora zająć się burakami. Buraki w garnku mieszam. Teraz buraki odcedzam z nadmiaru soku na gęstym sitku. Buraków nie odciskam. Chcę, żeby nadal były takie mokre, wilgotne, ale nie chcę, żeby ociekały sokiem. Dlatego przykładam je na sitko partiami i będę nakładała do słoików. Buraczki nakładam do słoików o pojemności 370 ml. Nakładając buraczki, dociskam łyżką, tak żeby pozbyć się pustych przestrzeni. Buraczki nałożyłam w 14 słoików. Teraz zajmę się odsączonym sokiem. Sok przelewam do butelek. Będzie idealny do barszczyku. Randy słoików z buraczkami wycieram i mocno zakręcam. Zakręcam też butelki z sokiem. Buraczki i sok są gotowe. Teraz będę je pasteryzowała. Do dużego garnka wstawiam słoiki. I zalewam wodą tak do około 3/4 ich wysokości. Garnek ze słoikami stawiam na kuchence. Buraczki pasteryzuję 30 minut od momentu zagotowania na średniej mocy palnika. Butelki z sokiem będę pasteryzowała tak samo. Zapasteryzowane słoiki ostrożnie wyjmuję i pozostawiam do wystygnięcia. Zimne słoiki z buraczkami zaniosę do spiżarki. Pora zajrzeć do słoika z buraczkami i ich spróbować. Dzisiaj będą do obiadu. A Wy robicie buraczki na zimę? Może macie jakieś inne fajne przepisy? Dajcie znać w komentarzu. Ja robię jeszcze co roku buraczki z cukinią, buraczki z kapustą i sałatkę z buraków i papryki. Podlinkuję Wam przepisy na te buraczki w opisie. Może akurat któryś Wam się spodoba i wykorzystacie przepis. Podobał Ci się przepis? Daj łapkę w górę i zostaw komentarz.
po więcej smacznych przepisów, zapraszam na mój kanał i bloga Obżarciuch. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Obżarciuch.